znowu jest w twojej książce. Dzieci dzisiaj dostały niespodziankę. W poniedziałek wróciły do szkół. Jak słyszałem, bo o to pytaliśmy ich, chętnie do tych szkół wrócili. A od razu wchodzą do nowej sali, w której biblioteka z książkami, które są przeznaczone właśnie dla nich, dla najmłodszych. Więc myślę, że sympatyczny upominek. I na dodatek ważny dla nich, jeżeli chodzi o perspektywę rozwoju. Bo czytanie zawsze rozwija, a jeżeli ma się ciekawe książki pod ręką, tym łatwiej o ten rozwój. I o to chodzi, żeby tworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do tego, żeby mogły się rozwijać, kształtować, poznawać świat. Pieniędzy miasta, jak to zawsze opowiadam, techniczne sprawy, czy jest nowa podłoga, nowe ściany, przede wszystkim instalacja elektryczna, internetowa, a ze środków fundacji całe wyposażenie, rolety, piękne lampy, te piękne pufy, na których nam się wygodnie siedzi, siedziska, to jest ze strony fundacji. I oprócz tego oczywiście jeszcze przekazaliśmy środki na zakup nowych podręczników, ale również lektur. To wszystko jest od nowego roku szkolnego dla dzieciaków. Jest bardzo ładnie i też dużo ładnych książek. A jak często czytasz książki? No, często. Prawie codziennie. I jakie to są książki? Jakie tytuły wybierasz? Martynki i na przykład Mikołajki. Widzę, masz ze sobą książkę, którą wzięłaś przed chwilą z półki. Jaka to jest książka? Pochwal nam się, co czytasz? Elzę i Annę. I o czym jest ta książka? Że lepiły bałwana i potem Anna straciła przytomność i poszła do takich ufolutków, co ją odratowali. Takich o. Będę tutaj przychodziła po częste różne książki, bo mi się podobają i lektury. Najbardziej mi się z lektury podoba Zaczarowana zagroda o pingwinach. Teraz znajduje się klasa trzecia, która ma lekcje. Oni są w swojej grupie. W momencie, kiedy oni wyjdą i zanim przyjdzie ktokolwiek inny, te części, na których dzisiaj siedzimy, teraz zostaną zdezynfekowane i dopiero będą mogły przyjść kolejne osoby. Książki, którymi dziećmi się teraz zajmują, zostaną odstawione do kwarantanny na regał, a znów po dwóch, trzech dniach one wrócą na półkę, a z innych książek poszczególni uczniowie będą mogli korzystać. Jest pięknie, jest kolorowo. Widać zaangażowanie dzieci w czytanie książek, a chyba to jest najcenniejsze w tych naszych czasach, kiedy dzieci widzą już bardziej kwestie bardziej IT, czyli szukanie innych prób relaksu niż książka. A myślę, przywrócenie czytania dzieciom to chyba jest najcenniejsza rzecz w naszych czasach teraz i zaszczepienie im tego w tych najmłodszych latach, co jest istotne. I myślę, że ten pomysł pana dyrektora, żeby rozszerzać czytelnię, biblioteki, pokazywać te nowe pozycje książkowe, to chyba jest to najważniejsze. Tutaj odbywa się dużo godzin świetlicowych. Dzieci, które są w świetlicy, całymi grupami klasowymi, bo tak mamy to podzielone, przychodzą tutaj na zajęcia świetlicowe. Bo co ważne, nawet w czasie, kiedy było nauczanie zdalne w klasach 1-3, to kiedy na przykład trzecia A skończyła lekcję w domu, to tutaj mamy również kamerkę przy komputerze. Kamerka była skierowana na dzieci i tutaj na salę biblioteczną i pani z biblioteki czytała dzieciom lektury, więc ten kontakt z biblioteką był cały czas. Skoro pan dyrektor sam przyznał, że no może nie zawsze starcza czasu, żeby czytać, to może ten świat baśni będzie kolejną lekturą? Ale dlaczego nie? Obrazki. Będę czytał, jest dużo obrazków, więc będę czytał, dlatego że mam wnuczkę Zosię i wnuka Olusia i myślę, że świat baśni pożyczę i na pewno będę czytał moim wnukom, bo przecież jestem dziadkiem. Wszystkiego najlepszego, tak przy okazji Dnia Dziadka. Bardzo się cieszę, to już trzeci rok obchodzę, świętuję Dzień Dziadka, aczkolwiek kto to wiedział, żeby tak młody człowiek był dziadkiem.